Wszyscy wiemy, że jest to bardzo trudny tydzień dla zespołu, ponieważ te mecze są bardzo blisko. Począwszy od Jagiellonii, przez Puchar Polski i teraz trochę inne przygotowania niż zazwyczaj. Krótki mikrocykl przeplatany 8 meczami. Myślę, że w tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten trudny okres pozytywnie zakończyć. Mam nadzieję, że tak będzie i ta przerwa na reprezentację, która przedtem nam za bardzo nie chcieliśmy jej, nie posłużyła później, to mam nadzieję, że będzie odwrotnie teraz i będziemy mogli znów pomyśleć o tej, ja to mówię, trzeciej tercji, bo to od przerwy na reprezentację do przerwy na reprezentację to są takie momenty, gdzie robimy sobie podsumowanie i zastanawiamy się, co dalej. I myślę, że dobry czas przed derbami, przed meczem z Legią i przed kolejnym meczem ligowym, że będzie można trochę popracować i znów przygotować sobie pewne rzeczy pod dalszy etap rozgrywek. No na pewno mecz z Chorzowem po takim ciężkim tygodniu mamy nadzieję, że będzie miły. Jedziemy tam po 3 punkty. Na pewno na trybunach to będzie mecz przyjaźnie, ale na boisku na pewno będziemy starali się siebie dać wszystko i przyjechać do Łodzi 3 punktami. A ten ostatni mecz, który tutaj był, wniosą taki dziwny był. Ja nie wiem, kibice nie dopingowali, albo dopingowali inaczej. Jak to się przekłada na was? I widać było, że trudno było się zmobilizować, nie? Jak nie ma takiego dopingu klasycznego. Nie, no na pewno czasami w tych trudnych chwilach na pewno potrzebny jest tam ten doping. No, ciężko mi tutaj się wyrazić za kibiców. No, na pewno my wychodzimy na boisko i się chcemy skupić na grze, żeby to jak najlepiej wyglądało i w ostatnim meczu z Jagiellonią ten doping troszkę to pomogło. Jeżeli można w tym temacie, to ja dopowiem, że wczoraj spotkaliśmy się z kibicami, trener plus zawodnicy, nie wszyscy, ale było takie miłe spotkanie, gdzie właśnie na ten temat rozmawialiśmy, że ten doping jest czasami odzwierciedleniem takich słabych momentów, tak jak drużyna ma słabe momenty, tak i kibice też mają tu słabe momenty i z tym się wszyscy zgodziliśmy, że to trzeba poprawić zdecydowanie u jednych i u drugich, bo oczekujemy też tego, że kibic w momentach trudnych wspiera zespół, bo tak jest na całym świecie, prawdziwy kibic i myślę, że tak będzie i tak też jest, ale czasami gdzieś tam się zawieszamy w tym kibicowaniu, tego nam trochę brakuje i tak sobie wczoraj o tym rozmawialiśmy, żeby to zdecydowanie poprawić. Oczywiście to się musi też przekładać na grę, ale taka wspólna rozmowa była. Ja chciałem spytać o sprawy kadrowe, jak w porównaniu z ostatnim meczem, jak to wygląda? No, tutaj jest tak jak było plus Abes, który zadebiutował w meczu pucharowym i mogę powiedzieć, że ten jego debiut był poprawny. Cały mecz, 90 minut, naprawdę trochę inny wymiar, bo Puchar Polski i może inny przeciwnik, ale wcale bym nie powiedział, że to był mecz, który na to pytanie nam nie odpowiedział, wręcz przeciwnie, zawodnik zagrał 90 minut. Myślę, że pewnie byśmy chcieli, żeby był przygotowany fizycznie lepiej, to na pewno i on też o tym wie i to podkreślamy, natomiast myślę, że się obronił piłkarsko przede wszystkim i to był dla nas bardzo dobry sygnał. Nie zawiódł, a na pewno tutaj te zadania, które mu powierzyliśmy w tym meczu, mówiąc szczerze, planowaliśmy, że będzie grał krótszy okres czasu w meczu, ale radził sobie na tyle poprawnie, że zagrał całe spotkanie. A jego rodak? Jego rodak w tej chwili mogę powiedzieć, że patrząc optymistycznie, jest to w najbliższym czasie taka sytuacja, gdzie pozwoli mu na włączenie się do rywalizacji. Myślimy, że już w meczu derbowym i w kolejnych meczach ligowych. Także jeśli można jeszcze poprosiłbym o ocenę ruchu, bo nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale gali się z Wisłą, ze Śląskiem, czyli mistrzem i wicemistrzem, z Jagiellonią, też czołą drużyną. Teraz gra się niby z drużyną takim średniakiem ligowym, ale moim zdaniem paradoksalnie to jest najtrudniejszy z tych wszystkich meczów. Czy pan się z tym zgadza? Z tych meczów na pewno jest to trudny rywal, szczególnie u siebie. Róg gra solidnie, Róg ma
solidne mecze i może nie ma takich skrajności, gdzie ma bardzo słabe i bardzo dobre. Może ten mecz pucharowy, który grał z UKS-em, trochę inaczej wyglądał, ale na pewno jest to solidny zespół, szczególnie u siebie gra dobrze. Ten ostatni mecz z Wisłą też pokazuje, jaki potencjał jest w tym zespole i na pewno czeka nas ciężkie spotkanie. Czeka nas spotkanie, w którym musimy, mimo tego, że w tygodniu tutaj walczyliśmy w Pucharze Polskim, no oddać dużo, bardzo dużo, żeby wywieźć punkty. Ale przód ma ciekawszy niż tyły, no bo tyły, zwłaszcza żałuję, że nie gra Szyndrowski, bo... Nie wiadomo. No ale no dobrze, żeby zagrał, to jest dla mnie kelner. A Szyndrowski ma kontuzję z tego, co wiemy, no, tak. I najprawdopodobniej nie będzie grał, ale to wszystko zależy od trenera, wiadomo, czy zaryzykuje, czy nie. Nie wiadomo, jaka to jest kontuzja, bo był Katowie Popek też zagrał jeden mecz, nie wiadomo, czy będzie grał do końca rundy. Także kwestia wyboru trenera i jego... jakieś tam ryzyko. Natomiast oczywiście patrzymy na cały zespół, na jego lepsze, gorsze jakieś strony. Natomiast zgodzę się, że w przodzie ta dwójka zawodników, która bardzo dobrze z sobą współpracuje, to są fajni chłopcy, którzy strzelają bramki, którzy robią różnicę, potrafią sami w meczu dużo zrobić dobrego. A no... To jest ich siła. Wiemy, że Szczepiek, który tutaj kiedyś występował, też jest zawodnikiem, któremu z Widzewem się gra dobrze, albo bardzo dobrze. I na to trzeba zwrócić też uwagę. Ale to oczywiście takie indywidualne spojrzenie bardzo. Natomiast patrząc na cały zespół, myślę, że jest to bardzo solidny zespół, bardzo solidna drużyna w polskiej Ekstraklasie. To też chciałem zapytać o ten ostatni mecz, ten Prince Okaci. Czy to, że on szedł później, to była taktyka, czy to była jego jakaś, nie wiem, dołek fizyczny, bo on też tam musi pracować całego. No tak, nie mówmy znowu o kryzysie, bo jeżeli chodzi o Prince'a, to na pewno chcieliśmy mieć dobrą zmianę. To, i też tak rozmawialiśmy z zawodnikiem, że chcemy, żeby w razie czego, wtedy kiedy drużyna będzie potrzebowała tej zmiany, że zawodnik, który wniesie bardzo dużo i myślę, że on to potrafi, bo już udowodnił któryś raz wchodząc z ławki, że nie obniża lotów, tylko odwrotnie. Nawet no, w meczu z Polonią strzelił bramkę, a tutaj zrobił akcję, gdzie... Zderzyli się głowami. Ale to jest to właśnie, czego żeśmy oczekiwali. Miał taki moment później, że gdzieś tam od dwóch, trzech spotkań łapiemy go na takiej małej rzeczy, gdzie jak sędzia mu nie podyktuje tego, co on by oczekiwał, to zaczyna dysputować. No i nie wiem, z czego się to bierze, ale tu w meczu też miał takie dwie sytuacje. Ale myślę, że to jest nawyk, który szybko wyeliminujemy. A teraz pytanie mam do Piotrka, bo jest jedynym w zespole, którego eliminuje kartka, co w przypadku napastnika jest dosyć dziwne, ale niemniej jest, no bo czy się nie boi, że w Dębach zagra, bo to przez to można wylecieć. No, z czego te kartki wynikają, bo tak nie widać czasem. W przypadku to, napastnika to no jest... Na pewno z ferworu walki, no na pewno staram się nie odpuszczać, grać do końca, ale już poprzedni sezon tak samo skończyłem z trzema kartkami i tak samo w pierwszej lidze też już miałem gdzieś po 15 meczach trzy kartki i też jakoś do końca sezonu zostałem z tymi trzema kartkami, no więc ja się będę troszkę pilnować. Myślisz o tym, że w Derby są następne mecze? Czy to jakoś, nie wiem, jest ma nadzieję? No na razie się skupiamy na tym meczu najbliższym z Ruchu, no na pewno. Po meczu już na spokojnie będziemy myśleć o następnym meczu, ale skupiamy się na tym i chcemy zagrać jak najlepszy mecz. Ale czy ty myślisz o tym, że masz trzy kartki, a za chwilę są derby? Nie, no przed Jagiellonią też bym powinienem myśleć, ale nie myślałem o tym. No, staram się wychodzić na boisko i grać jak najlepiej. No wiadomo, to też nie ode mnie zależy, tylko od sędziego. A ja mam pytanie do Piotrka i do trenera. Po takim słabszym początku tego sezonu, no teraz strzeliłeś dwie bramki w dwóch meczach z rzędu. Czy ty czujesz się teraz lepiej dzięki tym bramkom, nie wiem, czujesz, że jesteś w lepszej formie? I to samo chciałem trenera spytać. Czy widać tą różnicę? Piotr startuj pierwszy. No na pewno początek może nie miałem udany, ale trener
dała mi tą szansę, no i przełamałem się wreszcie i mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej i na pewno będę skuteczniejszy. Ale czujesz tak, jak wewnętrznie, czy jakoś lepiej ci się, łatwiej ci gra? Tak? No na pewno jak się strzeli tą pierwszą bramkę, bo ciężko. Na pewno jest jak z meczu nawet się nie strzela, no to na pewno coś tam w głowie zostaje, ale teraz po tym meczu z Jagiellonią już troszkę spokojnie. No i na Śląsku już strzelałeś bramki, to też jest ważne. Nie tylko, no w kilku meczach. A z Zabrzem? A z Zabrzem? Polonia Bytom. No, Polonia Bytom to właśnie Śląsk mu służy. No. Ja wiem, co mówię. Czyli zwracałem przy okazji konferencji, jak rozmawialiśmy o Jagiellonii, że po strzeleniu bramki na Jagiellonii tej takiej pięknej, to był już innym zawodnikiem. I to było widać. Podobna sytuacja, myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, była w tym meczu, bo po strzeleniu bramki to Piotr był tym zawodnikiem, zresztą to mówiłem wielokrotnie, że tym zawodnikiem i takim zawodnikiem, jakiego oczekujemy, czyli tym, który trzyma piłkę, gra, utrzymuje się przy piłce, jest zawodnikiem bardzo pożytecznym wtedy dla drużyny. Myślę, że te faule, które były wcześniej, to też właśnie, jak rozmawiamy, wynikały z tego, że raz, że bardzo zawodnik chciał się bardzo przełamać i zrobić coś dobrego, a wiemy dobrze, że drużyny przeciwne, szczególnie defensorzy, grają bardzo twardo z Piotrkiem i na Piotrka i tutaj te faule czasami nie do końca są słusznie oceniane. Zresztą kiedyś dyskutując przy linii z sędzią bocznym powiedział mi wprost, że mówi, no tego się należy spodziewać, bo to są takie sytuacje stykowe i może być w jedną i w drugą stronę taka ocena. Ale myślę, że zawodnik w czasie meczu o tym nie będzie myślał. Będzie myślał o spotkaniu, o tym, żeby jak najlepiej zagrać i wtedy chyba mu to pomoże, bo jak się będzie zastanawiał nad tym, to wiemy, jak to się czasami kończy. Pamiętasz, a co do tych bramek, które jak Piotrek Krzyń to grał lepiej, to nie chce się wam wtrącać w taktykę, ale to może niech sobie Piotrek strzeli na początku bramkę. No, może sobie strzelić, ale co innego przed meczem. Nie, mówiąc poważnie, to na pewno to mu pomogło. Widać było w kolejnym meczu pucharowym, że też potrafił się znaleźć i oby to tak zostało na długo. I to na pewno mu pomogło. To jest rola napastnika, żeby taką sytuację zamienić na bramkę. Poza tym widzieliśmy wszyscy, że w końcu ktoś dał to podanie takie do tego Piotka otwierające. Takie, gdzie możemy tylko powiedzieć, że zostało mu strzelić i trafić. No taki przepust był na Śląsku, nie udało się, ale w meczu ze Śląskiem. Teraz skuteczniej, w ostatnim meczu Pucharu podobna sytuacja, gdzie znalazł się tam, gdzie powinien i dostał fajną piłę, więc tutaj jak będzie to tak wyglądało, to myślę, że będzie ta skuteczność. Wielu kibiców marzy o takim meczu na Stadionie Narodowym, ostatnim przed otwarciem Euro, w finale Mistrzostw Polski, Pucharu Polski. I kogo byście chcieli wylosować teraz, żeby jeszcze w tym roku załatwić? Tak do obu panów pytanie, bo dzisiaj losowanie jeszcze. Znaczy tak, myślę, że my też mamy takie marzenia, bo bez marzeń nie ma sensu grać w piłkę. No bo to jest ostatni mecz przed Euro, na tym momencie, to jest coś niesamowitego może być. Może być i wierzymy, że po to gramy w pucharze, żeby było kilka fajnych przygód. Jeżeli, ja to powiedziałem Bartkowi Kanieckiemu przed ostatnim meczem na odprawie, że chciałbym, żeby w tym finale pucharu to on właśnie jak zaczyna w bramce, żeby skończył. Czasami takie marzenia się spełniają i wierzę, że zawodnicy będą robić wszystko, żeby to była jak najdłuższa przygoda i jak najlepsza. Ale kogo byście chcieli trafić? Cały czas pytanie zostaje. Myślę, że tutaj jak będziemy kalkulować, to możemy już kończyć ten puchar. Nie, na pewno życie przynosi niespodzianki. Tutaj... Dobra, inaczej zadam pytanie. No. Czy wolicie grać zespołu z niższej klasy, ale na wyjeździe, czy u siebie na przykład, już obojętnie z kim, na przykład Wisłą, Legią, ale u siebie? Bo to jest spora różnica. Można do tego tak podejść, a można tak.
Nie, no ja naprawdę, jeżeli to będzie Legia, przyjmiemy, jeżeli to będzie gry w Wejherowo też, tak podchodzę do tego, naprawdę wiem, że to jest dopiero jakiś tam etap tych rozgrywek i tu wszelkie takie rozważania są chyba... Jeszcze nie bez przykładu z trenera. No, ja bym na pewno chciał zagrać mecz u siebie. Oniż u siebie, nawet silny mam u siebie. Ale proszę bardzo, ostatnie pytanie. Pucharu Polski, jeszcze tam Alves jest kontuzowany. Jak właśnie, kiedy on zaczął wrócić? Jak to wygląda jego sytuacja? No, coś tam zaczął robić, czyli ten pierwszy etap rehabilitacji. Ale to jeszcze na pewno w tym sezonie to nie będzie zawodnik, który będzie tutaj nam najprawdopodobniej taką podnosił rywalizację, jakbyśmy chcieli w zespole. Liczę, że gdzieś tam będzie w lepszej dyspozycji, będziemy mogli nawet go przymierzać do któregoś z meczów, ale patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, to chyba spokojnie i nie chciałbym być tu aż tak daleko optymistą, bo patrzymy realnie na to, co w tej chwili. Chyba się nie spodziewał, że w Polsce wróble są tak groźne. Są wróble groźne. To nie jest zawodnik postury Abesa, że jego ciężko pokonać fizycznie, ale tak się stało i tyle. No. Dziękujemy za wszystkie pytania. Dziękujemy za przybycie na konferencję.